Czekamy tu na niego, czekamy, on już będzie wprowadzał. W tym miejscu jeszcze trzeba wystąpić. No, to jest zjeść i później wróżbowie mówili, jak ciężka była ta skrzynia, bo to było wiadomo już wtedy, czy dostała dobry posag. Może nie było. Posag, bo to tam i krowa, i świnki, i gąski, wszystko szło za wozem. Panna młoda, jak podobnie mogła być ubrana jak Gusia Borynowa, to jest księżanka, a pan młody, Boryna, księżak. Nas potocznie mówiono na te stroje wełniaki, ponieważ były z wełny owczej. I to taki strój składał się z piecki, czyli był taki pod spodem spódnica i doszyty do tego gorset i na to tak zwana fartuszka zapaska. Oczywiście jeszcze do tego była bluzka, koszula lniana bielonka, no bo wiadomo, z bielonego płótna, oczywiście dużo haftu, dużo korali. Taka księżanka to zawsze się bardzo stroiła, im więcej miała korali, tym oznaczało to, że jest zamożniejsza z domu, bogatsza, a korale takie prawdziwe z koralowca to i jedną krowę potrafiły kosztować, także było widać od razu. Po kobiecie, jak była ubrana, czy ma majątek, jeżeli chodzi o pannę, bo na przykład strój był również bardziej suty, im więcej murk w posagu miała dostać, to też miała więcej tych pał. Także jak tam do kościoła poszła, się wystroiła, to już kawalerowie mogli wybierać. No i Jagusia też była zawsze pięknie wystrojona i mamusia dbała o to, żeby wszystko miała, bo była bardzo chowana przez mamusię tak delikatnie. Jagusia dużo nie pracowała, miała dwóch braci, więc wyręczali ją nawet w takich robotach kuchennych, że zmywać nie musiała, ona tylko siedziała, haftowała, przędła. I przy strojach. No i oczywiście podobała się wszystkim, bo była piękna, miała 19 lat, a Boryna 59, jak się żenił z Jagną. Tu mamy trochę młodszego tego Borynę, ale męski strój z kolei składał się. Męski strój oczywiście do ślubu to zawsze obowiązkowo była kapota, taka jasna i wełniany pas. Wstążka pod szyją, tak tradycyjnie jak do kościoła, na przykład na jakieś święta, no to wiadomo, takie portki pasiaste, wełniane, pomarańczowo-żółte przeważnie były, do tego kamizelka czarna, czapka, tak zwana maciejówka i oczywiście też koszula lniana, haftowana najczęściej i pas, przypasany pasem wełnianym. Tam też mamy kobiece stroje, troszeczkę z takich wcześniejszych lat, więc nie są jeszcze tak na bogato haftowane, ale kobiety z biegiem lat zawsze coś dokładały. Nawet to zaczynało się przeważnie od młodych kobiet, które przychodziły do kościoła z jakimiś nowymi ozdobami ku zgorszeniu starszych, które no nie bardzo na to patrzyły chętnym okiem, że zmienia się tak ta moda, ale młode lubiły i haftowały, tak jak tu widać w gablotach, koralikami później, także różne piękne kwiaty wyhaftowane koralikami. Tutaj w tych gablotach będziecie sobie Państwo mogli podejrzeć. Co? A już te drugie. To i te. Nie, ja nie, zaraz zobaczę na bok. Ja proponuję jedynie. Te. Ja też te wybrałam. Ładne, no naprawdę ładnie. Za 15 złotych. Ile? Dużo ładniejsze. Ładniejsze, tak. Te po 12. Te to takie kruszanie. O, no nareszcie. Konkret.